Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dawno nic nie nagrywałam. W sumie już nawet nie pamiętam kiedy. No już dosyć dawno nie było żadnego filmiku. Dzisiaj mamy 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. No wy to oglądacie trochę później. Mam nadzieję, że następnego dnia, że dzisiaj jak to oglądacie jest drugi, ale zobaczymy. Jak tam pójdzie mi nagrywanie i w ogóle montaż i tak dalej, no nieważne, ale chciałabym wam mimo wszystko życzyć, nawet z opóźnieniem, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, żebyście pamiętali o swoim wewnętrznym dziecku i zadbali o nie, utulili i nigdy nie zapominali, że ono cały czas jest kicia kocia, się o mnie tu ociera. Dzisiaj mamy ładną pogodę, więc myślę, że jakoś fajnie spędzimy dzisiaj dzień z dzieciakami. Nie wiem, czy gdzieś pójdziemy, czy coś, nie planowałam, w sumie nic, mam tutaj prezenty, więc ja po prostu jak kupiłam, dzisiaj kupiłam, to tylko siedzę i czekam, aż oni wrócą z przedszkola, bo chcę się z nimi bawić. Więc chciałam wam przy okazji też pokazać właśnie, co tutaj kupiłam. Może się nie zainspirujecie, bo już za późno, ale może na inną okazję. Więc ja miałam duży problem, powiem wam, żeby kupić coś Jasiowi, dlatego że on kocha auta, po prostu uwielbia auta, ale on ma ich tyle, że ja już po prostu, jak pytałam go wcześniej, co chcesz dostać, to on cały czas auto, 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 auto. No ale ja już... Ja wiem, że to jest prezent dla niego, ale ja po prostu chciałabym, żeby bawił się czymś innym niż autami. Znaczy może bawić się autami, ale żeby miał też inne zabawki. Więc pytałam się go znowu dzisiaj. Jasiu, co byś chciał dostać na Dzień Dziecka? A Jasiu mi powiedział konkretnie, że chce dostać to Play-Doh, dentystę. Bo mówił właśnie, że jego kuzyn i kuzynka mają. Koda, odejdź od kici koci. Kicia kocia się tu wyleguje, to proszę ją zostawić, masz. Więc sobie zażyczył, ja z ulgą odetchnęłam, bo cieszę się, że mogłam mu kupić coś innego niż auto, bo już byłam, wiecie, już taka, że no dobra, no. Jak nic innego naprawdę nie chcę, no to już mu to auto kupię, ale będziemy się bawić Play-Doh. Dentystę, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dla Klarci w ogóle nie miałam problemu, bo wiedziałam, że kupię po prostu jej jakąś lalkę, nie wiedziałam jeszcze jaką, ale czekała na mnie jedyny, ostatni kamper z Evi, jakkolwiek to się mówi. Taki kamper z małą lalką, on wygląda tak, o. Był w fajnej cenie, bo 90 zł, więc myślę, że fajny. Ma też tutaj jakiś akcesoriat, no pokażę wam to bardziej pewnie już, jak będziemy rozpakowywać z dzieciakami, ale właśnie taki. I postanowiłam jeszcze dokupić małego Kena. Tak to się nazywa? To dziecko? Czy to jest mały Ken? Ale tak, stwierdziłam, że oni bardzo lubią się bawić razem, więc bardzo możliwe, że Jasiu będzie się chciał bawić z Klarcią, no i żeby po prostu miał lalkę do tego, to mu kupiłam małego Kena, żeby mogli się wspólnie bawić, bo i pewnie i tym dentystą będą się razem bawić, i tym kamperem będą się razem bawić, więc fajnie. A ostatnio też prosiliście mnie, ogólnie pisaliście, dlaczego nie nagrywam holi zakupowych z ubraniami dla dzieci i tak dalej. No i ja szczerze wam odpowiedziałam, że ja po prostu naraz nie kupuję tak dużo rzeczy. Jak czegoś nie mamy, to kupuję, jak mi się coś spodoba, to kupuję, ale nie ma tak, że po prostu nagle, wiecie, zamawiam pełno rzeczy i ten, tylko tak raczej ten. Raczej stopniowo sobie to kupuję, bo czegoś nam brakuje, bo coś mi się spodoba. Więc takie pojedyncze rzeczy to raczej, wiecie, nie pokazuję. Ale ostatnio wybrałam się z Dominem do Pepco i mam tutaj, może niezbyt wielką, ale coś tam jest, fajne rzeczy dla Klarci, coś tam dla Jasia było, ale z tego co wiem, to Domin już to wie. Więc jedna koszulka była właśnie dla Jasia. Jeszcze potrzebuję na niego spodenek, ale akurat nic nie było. Więc mam tu pełno rzeczy dla Klary i wam pokażę, tak jak mnie prosiliście, żebym pokazała. I tak, proszę bardzo, taka ładna koszulka niebieska. Ma bardzo ładne tutaj takie rękawki z fanbankami, tak samo na dole. I ona była za 12 zł. Więc fajna do leggingsów, myślę, albo nawet do krótki spodenek na lato. Więc taka,
Nie wiem, czy tak lepiej wam pokazywać. No, widzicie, ja nawet nie umiem robić folii. O, widzę, że jeszcze mam tutaj jedną rzecz dla Jasia. Spodenki, tak, kupiliśmy jednak jedne spodenki. Przypomniało mi się. Takie spodenki dla Jasia, też z Pepką właśnie. I one kosztowały 20 zł. Ja powiem wam, że ja lubię kupować rzeczy w Pepko, szczególnie dla Klary, bo one są dosyć tanie w porównaniu z innymi sklepami, a Klara tak brudzi te ciuszki, że po prostu one, niektóre się nie dają wyprać, po prostu no nie ma szans, że one się wypiorą. Ona też bardzo szybko rośnie, więc stwierdziłam, że nie, już wolę Jaśkowi kupić coś lepszego, bo uważam, że w Pepko też można znaleźć dobre rzeczy, ale wiecie, coś droższego, bo po prostu on po pierwsze już tak szybko nie rośnie, a po drugie właśnie on już w ogóle nie niszczy tych ciuszków, więc opłaca się. Dobra, więc kupiliśmy też leginsy Klarci. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł kupować leginsy, jak lato idzie, ale jak mamy taką pogodę za oknem, to wiecie, nie wiadomo, jakie to lato też będzie. Więc takie leginsy, one mi się spodobały. Mają dół taki z falbanką, koronką. Nie widać. I one kosztowały 10 zł. Kolejne leginsy takie. Nie wiem w ogóle, czy one nie będą za duże. Zobaczymy. One mają kwiatuszki tutaj. Nie wiem, czy widać tak dobrze to. I one też były za 10 zł. Następnie kolejne. To tak pół na pół, wiecie? Ja wybierałam pół ja wybierałam, pół wybierał Dominik. 10 zł kolejne. Leginsy. Nawet nie pamiętam, co ja wybrałam, co Dominik, szczerze mówiąc, więc wam nie powiem. Ale no tak. Następnie pamiętam, że oto to ja wybrałam. Taką koszulkę z żyrafą. Klarcia lubi żyrafę, bo na jej szafce z przedszkola, tam gdzie wsadza kapciuszki, to tam jest żyrafa i zawsze coś na ten temat mówi. Więc ona kosztowała 6 zł. Tak, 6 zł. No. Tutaj rzeczy, które Dominik wybrał, bo Dominik lubuje się w ciemnych kolorach, szczególnie dla Klary, bo to on pierze te rzeczy, więc on woli ciemniejsze rzeczy dla Klarci. Ja raczej wolę właśnie takie niebieskie, takie zielone, jak wam pokazywałam, niż takie, ale Dominik wybrał taki. Taką koszulkę za 8 zł. Wszystko na 98, tam jedna rzecz była na 110, bo mi się po prostu spodobała. I następnie już przedostatnia rzecz, to jest za 10 zł leginsy ze słonikami, bo też Klarcia nic takiego nie miała, już mało zresztą miała. I skarpetki, widzę, że jednej brakuje pary, skarpetki za 6 zł, to były 3 pary. No, takie. Więc to tyle, kochani, z tych moich zakupów. To jest dla mnie szaleństwo zakupowe, ja tyle nie kupuję zazwyczaj naraz. A, jeszcze kupiłam takie świetne te czapki, ja wam na Instagramie pokazywałam, czekajcie, biegnę, pokażę. I właśnie kupiłam jej jeszcze dwie czapeczki Klarze. Jedna jest taka, drugiej wam niestety nie pokażę, bo je została w aucie, może później jak będę w aucie i nie zapomnę, to wam pokażę, więc jedna taka, 10 zł, bardzo fajna. Tutaj regulowana, Klarusia uwielbia myszkę mini, więc bardzo jej się spodobała. No, więc teraz można dać te rzeczy do prania i to tyle. Teraz wybieram się do sklepu, bo nie wiem, jak ja robiłam zakupy, ale zapomniałam kupić mięsa do obiad, więc wybieram się właśnie po mięsko. Wiecie, czego najbardziej nie lubię? Gotować z czyjegoś przepisu. Ale to tak wiecie, jak ktoś mi powie, a no nie wiem ile tak na oko. Ile to gotujesz? A nie wiem tak na oko. No kurde. To jest
takie prawdopodobieństwo, że mi to nie wyjdzie, ale po prostu kicia kocia. Uciekaj mi stąd. Po prostu mam tak ochotę straszną na polędwiczki w sosie pieczeniowym z kopytkami, więc muszę je zrobić. A nie wiedziałam, jak zrobić polędwiczki. Już nie chciałam robić w Thermomixie, więc stwierdziłam, że zrobię sama. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Okej, tu mi się robi ta polędwica. Tutaj dałam, jakbyście byli ciekawi. Jest cebula, czosnek, taki wywar, właśnie woda, cebula, czosnek i przyprawa uniwersalna z Thermomixa, coś jak wegeta właśnie. I się tak ma robić na oko. Nie wiem, co to znaczy, ale cały czas sprawdzam, czy już jest ok. A w międzyczasie ja właśnie będę robiła w Thermomixie muffinki czekoladowe dla dzieciaków z okazji Dnia Dziecka. Myślałam też, że może później zrobimy lody, chociaż kupiłam lody kaktusy, więc nie wiem, czy będą chcieli robić lody, ale zobaczymy. A taki mam plan właśnie, żeby teraz robić muffinki czekoladowe, więc się zabieram za ich robienie, żebym mogła jeszcze zdążyć. Tam widziałam, że one się robią 35 minut, więc powinnam tak na styk akurat zdążyć. Więc się śpieszę, bo po dzieciaki trzeba oczywiście zaraz jeszcze jechać. O właśnie. Ja to mam szczęście. Wzięłam się, wystroiłam, ubrałam w sukienkę i się zachmurzyło, jakby miało zaraz padać. A tak cieplutko było, jak wyszłam do sklepu. No nic, wyjdę tak. Trudno, najwyżej zmoknę. Pozdrawiam. Wyszłam z domu i zaczęło padać. Trudno, jadę. No i prezent mamy dla was. Prezent. Dla mnie? Tak. Jasia? Tak. Kule. No chodźcie, zobaczymy. Najpierw po tatę pojedziemy. Rower? Idziemy. A co mam uważać? Na kule. Rower ma Jasia. Nie wiem, chodź, zobaczymy w aucie. Dobra, tak pani ci mówi, żebyś uważała na dziurę, okej. Okay. Ale nie bałam do czuń. Ty nie wpadłaś? Nie. To dobrze. Mieliście dzisiaj muchańce, tak? Muchańce mieliście dzisiaj? Tak. Super. Jak się bawiłaś, Klara? Ładnie. Ładnie. Klara, co dzisiaj jest? Dzień dziecka. Tak, dzień dziecka. Klara do mnie mówi, bo ja się pyta, gdzie są prezenty, a Klara mówi, w domu, pod choinką. Mamy choinkę w domu? A to nie, to jest święto. Mamy czerwiec, a nie grudzień. Słuchajcie, o, ja chciałam, my chcieliśmy wam powiedzieć, bo wiecie, pamiętacie, jak ostatnio był dzień mamy? I wy zdaliście mi taki piękny prezent. Prawda? No i teraz my byśmy chcieli dać wam prezent w podziękowaniu za to, że jesteście takimi cudownymi dziećmi i my was tak... Zaraz zobaczysz. I my was tak bardzo, bardzo kochamy, wiesz? Zobaczysz. Wiecie? Halo? Zaraz zobaczysz. Kochamy was. Okej? No teraz proszę zamknąć oczy. Zasłaniamy oczy i tata idzie po prezenty, ale bez podglądania, bo ja patrzę. Bez podglądania. Ej, zamykaj oczy, bo nie przyjdzie prezent. Proszę zamknąć. Ej, Jasiek, zamykaj te oczy. Ty łobuj się mały. Klara, ty też? Mama wszystko widzi. Wszystko widzę. Zamykamy. Już tata idzie. Tata idzie, zamykamy oczy, zamykamy. Zamykamy oczy, zamykamy. No, daj mi. To jest dla Jasia. To jest dla Klary.
Barwno. No. To. Mam jak to Nina. Tak, no powiedzmy. I gdzie jest lalka jeszcze, tato? No tato, mam to jak i Nina. Tak. I słuchaj, Jasiu, jeszcze kupiliśmy tutaj lalkę taką, takiego chłopca kupiliśmy, żebyś mógł się bawić z Klarą, jak będziesz chciał. Mam to domu. Nie masz Babcia tego. Babcia mi to kupiła. No chyba żartujesz, nie masz tego. Babcia ci nic takiego nie kupiła. Jasiu, ty to powiedziałeś, że chciałeś, prawda? Tak? Chciałeś tego dentystę? Będziemy się bawić? Tak? Ja się to bawię, cię to bawię. Dobrze. Tak jak mówiłam, dzieciaki bawią się raz kamperem. Jasiu tutaj jest. Kim ty jesteś, Jasiu? Doktorem. Doktorem, tak, jesteś dentystą. Świetnie, Jasiu, brawo. Babeczki tak bardzo smakują wszystkim, że już prawie zniknęły. Dzieciaki co chwilę. Mogę babeczkę, mogę jeszcze babeczkę, mogę jeszcze babeczkę. No i ja i Domin też jemy, oczywiście.